Na te informacje czekało na pewno wielu przedsiębiorczych i kreatywnych sosnowiczan. W stolicy Zagłębia rusza właśnie pierwsza edycja konkursu Lokalna Kultura. Celem konkursu Lokalna Kultura jest zagospodarowanie lokali w centrum Sosnowca i w okolicach. Liczymy na ciekawe, interesujące propozycje. Co ważne, swoją ofertę może złożyć każdy mieszkaniec. Jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł na zagospodarowanie lokalu, coś związanego z kulturą, z szeroko pojętą artystyczną działalnością, a na przykład dotychczas uważał, że nie stać go na wynajem, to ten konkurs jest właśnie dla takiej osoby. W ofercie do wyboru jest 6 lokali. Lokal w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej 6C o powierzchni 87 m2 i miesięcznej stawce najmu 4,91 zł netto za metr kwadratowy. Lokal na pasażu handlowym przy ulicy Warszawskiej 3 o powierzchni 217 m2 i miesięcznej stawce najmu 18 zł netto za metr kwadratowy. Lokal przy ulicy 3 Maja w popularnych Plastrach Miodu o powierzchni 115 m2 i miesięcznej stawce najmu 8 zł za metr kwadratowy netto. Lokal w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Sobieskiego 3A o powierzchni 65 m2 i miesięcznej stawce najmu 5 zł 51 groszy netto za metr kwadratowy. Lokal w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Ordonówny 3A o powierzchni 118 m2 i miesięcznej stawce najmu 5 zł 7 groszy netto za metr kwadratowy. Lokal w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Swobodnej 11 o powierzchni 81 m2 i miesięcznej stawce najmu 5 zł 91 groszy netto za metr kwadratowy. Żeby wziąć udział w konkursie, należy na konto wpłacić wadium w wysokości 1 miesięcznego czynszu. Oferty można składać przez prawie miesiąc do 4 marca 2016 roku. Można składać oferty osobiście lub pocztą w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta. Dokładną listę lokali, formularze zgłoszeniowe i regulamin konkursu znajdziemy na stronie www.sosnowiec.pl.